Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <frappos> papam Powszechna misja Kościoła, Katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 5 kwietnia 1995 roku. W kolejnych katechezach o Kościele przyjęliśmy za punkt wyjścia odwieczny plan Boga, który chciał, by Kościół był sakramentem, zwornikiem i ośrodkiem promieniowania ekonomii zbawienia. Rozważywszy różne aspekty tajemnicy Kościoła jako ludu bożego, sakramentu zjednoczenia ludzkości z Bogiem, oblubienicy Chrystusa, komunii i wspólnoty kapłańskiej, określiliśmy bardziej szczegółowo, na czym polegają posługi, do pełnienia których jest on powołany. W świetle tych tajemnic rozważyliśmy misję kolegium biskupów jako kontynuacji kolegium apostołów, a następnie misję papieża, następcy Piotra na stolicy biskupa Rzymu i w sprawowaniu prymatu nad całym Kościołem powszechnym. Misję prezbiterów i jej konsekwencje w ich stanie życia. Z kolei misję diakonów, dzisiaj docenianych tak samo jak w pierwszym okresie chrześcijaństwa i słusznie uważanych za nowy zaczyn nadziei dla całego ludu Bożego. Ponadto mówiliśmy o świeckich, ukazując ich wartość oraz misję zarówno jako wiernych świeckich, w ogólność, jak i w różnych sytuacjach ich życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Wreszcie skupiliśmy naszą uwagę na życiu konsekrowanym jako bogactwie Kościoła, zarówno w formach tradycyjnych, jak i w tych, które obecnie przeżywają swój rozkwit. Podejmując owe tematy, mówiliśmy zawsze o misji Kościoła i każdego z jego członków. Nadeszła jednak pora, by omówić tę kwestię dokładniej i jaśniej określić istotę powszechnej misji Kościoła, a także związane z tym problemy. Będziemy zatem mogli lepiej wyjaśnić znaczenie określenia powszechności którą symbol nicejsko-konstantynopolitański uznaje za istotną cechę Kościoła, związaną z jego jednością. Ten kierunek rozważań pozwoli nam zająć się tematami bardzo aktualnymi oraz przeanalizować problemy wynikające ze wzrastającego zaangażowania w kwestie ekumenizmu. Sobór watykański II przypomniał, że powszechność misji Kościoła który usiłuje głosić Ewangelię wszystkim ludziom, wypływa z wyraźnego nakazu Chrystusa oraz z najgłębszej potrzeby katolickości Kościoła. Jezus powierza apostołom konkretne zadanie: głoscie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, nauczajcie wszystkie narody. Za pomocą przepowiadania, które ma budzić nawrócenie i odpuszczenie grzechów. W chwili w niebo wstąpienia nadzieja uczniów ogranicza się jeszcze do Królestwa Izraela. Pytają bowiem nauczyciela, Panie, czy w tym czasie przewrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedź Zbawiciela ukazuje im jasno, że trzeba przekroczyć ten horyzont i że oni sami powinni stać się Jego świadkami, nie tylko w Jerozolimie, lecz w całej Judei i Samarii, i aż po krańce ziemi. Odkupiciel nie liczy jedynie na posłuszeństwo uczniów wobec Jego słowa, lecz na wyższą moc Ducha, którego im obiecuje. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc. Znaczący jest w tym kontekście fakt, że każe im pozostać w Jerozolimie. Uczniowie będą mogli opuścić miasto, by składać powszechne świadectwo, dopiero wtedy, gdy otrzymają boską moc. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przeobleczeni mocą z wysoka. Powszechność misji przenika serca uczniów wraz z darem Ducha Świętego. Powszechne otwarcie nie jest więc cechą Kościoła narzuconą z zewnątrz, lecz wyraża się w nim właściwość należąca do samej jego istoty. Kościół jest powszechny, jest powszechnym sakramentem zbawienia, ponieważ dzięki Duchowi Świętemu. Stanowi antycypację Królestwa Bożego. Ewangelista Łukasz, który przytacza słowa uczniów, pytających o ustanowienie Królestwa Izraela, opowiada najpierw, że Jezus ukazując się podczas czterdziestu dni po swym zmartwychwstaniu, mówił o Królestwie Bożym. Królestwo Boże jest Królestwem Powszechnym, odzwierciedlającym w sobie istnienie nieskończonego Boga, bez ograniczeń i podziałów, Charakteryzujących Królestwa Ziemskie. W uniwersalizmie chrześcijańskim obecny jest pewien wymiar trynitarny. Jak widzieliśmy, Jezus przypisał mocy Ducha Świętego udział apostołów, a więc i Kościoła w dziele powszechnej ewangelizacji. Mówił o Królestwie Ojca i uczył modlić się o przyjście tego Królestwa. Ojcze nasz. Niech przyjdzie królestwo Twoje. Powiedział jednak również: Królestwo moje, wyjaśniając, że królestwo to zostało dla niego przygotowane przez Ojca i że nie jest z tego świata. Uczniowie musieli zatem przekroczyć horyzonty kulturowe i religijne, w ramach których przyzwyczajeni byli myśleć i żyć, by wznieść się na poziom królestwa o wymiarach uniwersalnych. W rozmowie z Samarytanką Jezus podkreśla, że przezwyciężenie konfliktów kulturowych, narodowych lub etnicznych, historycznie związanych z konkretnymi miejscami kultu, jest konieczne, by ustanowić autentyczny kult Boga. Nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest. Kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć ojciec. Wolą ojca jest to, co Jezus zleci uczniom: przejście od Królestwa Bożego obejmującego tylko Izraela do Królestwa Bożego ogarniającego wszystkie narody. Ojciec, który swym sercem obejmuje wszystkich, poprzez syna, i w duchu ustanawia powszechny kult jak powiedziałem w encyklice Redemptoris Missio kościół wyłania się z serca ojca i jest katolicki ponieważ ojciec otwiera swoje ojcostwo wobec całej ludzkości powszechność odwiecznego zamiaru ojca objawiła się w sposób konkretny w leżącym u początków chrześcijaństwa mesjańskim dziele jego jednorodzonego syna który stał się człowiekiem. Przepowiadanie Jezusa, zgodnie z poleceniem Ojca, ograniczało się do narodu żydowskiego, do owiec, które poginęły z domu Izraela, jak on sam stwierdza. Przepowiadanie to było jednak tylko wstępem do powszechnej ewangelizacji i do przyjęcia wszystkich narodów do Królestwa, zapowiadanego przez Niego, w zgodzie z głębokim sensem tego, co przepowiadali prorocy: Powiadam Wam: wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Ta uniwersalistyczna wizja pojawia się już wtedy, gdy Jezus nazywa siebie Synem Człowieczym, a nie tylko Synem Dawida, ponieważ On sam jest Panem Dawida. Tytuł Syna Człowieczego. W słownictwie apokaliptycznej literatury żydowskiej, czerpiącej inspirację z proroka Daniela, nawiązuje do postaci niebieskiej, która miała otrzymać od Boga królestwo eschatologiczne. Jezus posłużył się nim, by wyrazić prawdziwy charakter swego mesjanizmu, jako misji dokonanej na poziomie prawdziwego człowieczeństwa, ale przekraczającej wszelkie granice etniczne, narodowe czy religijne. Uniwersalizm, mający swe źródło w Ojcu oraz we wcielonym Synu, zostaje ostatecznie przekazany Kościołowi w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty napełnia swą mocą pierwszą wspólnotę chrześcijańską i ustanawia jej uniwersalność. Apostołowie składają wówczas świadectwo Chrystusowi, zwracając się do ludzi pochodzących z różnych narodów, którzy ich rozumieją tak jakby mówili w ojczystym języku każdego z nich. Od tego dnia Kościół, mocą Ducha Świętego, zgodnie z obietnicą Jezusa, działa w sposób konkretny w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Misja powszechna Kościoła nie rodzi się więc na ziemi, ale pochodzi z niebios, od Ducha Świętego niejako dzięki przenikającemu ją uniwersalizmowi miłości trynitarnej. Jest to tajemnica trynitarna, która poprzez tajemnicę odkupienia i dzięki działaniu Ducha Świętego przekazuje z nami uniwersalizmu Kościołowi. I tak od tajemnicy Trójcy Świętej dochodzimy do tajemnicy Kościoła.